Nie mam wątpliwości osobiście co do tego, że największą mocą przeciwko złu jest najpokorniejsza modlitwa, najprostszym środkiem razem z Maryją. Tą modlitwą jest różaniec. Ile razy diabeł w czasie egzorcyzmów trzeszczał z nienawiści, jak się wziął różaniec, weź to, gie. Nie znoszę tego. Ile można? Nie cierpi modlitwy tej, ponieważ ta modlitwa, która idzie przez nasze serce, daje Matce Bożej, że tak powiem, prawo do tego, żeby działać jeszcze bardziej. Ona potrzebuje naszego oddechu. Ona potrzebuje naszych ludzkich serc, naszej wolności. Pamiętajcie, że bez naszej wolności Bóg nie może zbawić świata i człowieka. Potrzebuje naszej wolności, nad tą wolnością pracuje, swoją łaską niewidzialną, ale zbawienie dokonuje się wtedy, kiedy człowiek w swojej wolności powie Bogu tak –